I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna find myself, but again, it's always a fight. Now, you might be playing with Lego, but this is a Horizon event after all. So, every time you upgrade your house, we'll throw in some rewards for you. Finished? I mean, I followed the instructions. It sure looked like an F40. Come down here and pick it up. See for yourself. So I've built these bonus cubes, and if you find and smash them, it should give you a skills influence boost. Hey, only one way to find out. See, it's got a little Ferrari badge and everything. Sorry. Serious racing machine. All yours. Hey, Oskar. Can you come and meet me? We have a little bit of a problem. Hey, how are you? Listen, that LEGO UFO crash scattered weird alien energy cells all over the valley, and we need you to smash them to cover up all evidence, but they glow in the dark and you only see them at night. Great! Good to hear! We never had this conversation. So I was telling the LEGO people about every LEGO set I've ever owned. Pirate ship, robot, island, carousel, castle. And they said, how would you like instructions for the Speed Champions McLaren Senna? Maybe because I'm such a fan, maybe to get me to go away. Either way, I'll take it. Can you grab me some bricks? You've arrived at your destination. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar, witam was w kolejnym odcinku serii Forza Horizon 4, a mianowicie z DLC LEGO Speed Champions. Dokładnie, jak widzicie, nadeszło parę zmian w ciągu 24 godzin, w sumie zmieniło się dużo, bo odblokowałem sobie dość sporo rzeczy, jak widzieliście w takim prelogu, czy jak to tam nazwać. Także teraz wam pokażę, co tak naprawdę zrobiłem, żeby to wszystko odblokować. Słuchajcie, mianowicie przeszedłem wszystkie strefy jakieś pomiarowe, wszystkie te pioniery, jakieś pokazówki. Jedynie chyba nie mam jakiejś strefy driftu zrobionej na maksa. Także to teraz, tym teraz możemy się zająć. Czyli w sumie została mi ostatnia strefa driftu do zrobienia, dokładnie, bo w sumie dużo ich nie było nawet. Okej, to by się zgadzało. Została mi najgorsza strefa driftu, która jest do zrobienia, czyli na szutrze. Dobra, także zmieniamy samochód, może nie będziemy to robili autem LEGO, tylko zrobimy sobie to Huniganem. Dokładnie, cheatujemy trochę i zrobimy sobie to Hunicornem. Dobra, także jesteśmy już w Hunicornie. Dlaczego tym chcę zrobić? Bo ta strefa driftu jest na szutrze i tu się przyda napęd na 4 koła. A ten Hunicorn dosyć, że ma chyba 2500 koni mechanicznych, to jeszcze ma napęd na 4 koła. Nie wiem naprawdę, kto wymyślił strefy driftu na szutrze, ale one nie powinny mieć miejsca. Widzicie, jak to leci, nie? Zaraz będzie niepowodzenie, jak nie będę jechał. No, w drugą stronę. O, sieć. No, 50 000 punktów będę miał. Nie wiem, jakim cudem wy zrobicie tu więcej, bo na pewno zrobicie. Okej, czyli zrobiłem 3 gwiazdki. No i mogę sobie... Tak, wszystkie gwiazdki w dolinie, w strefach driftu. McLaren Senna jest skończony. Wow, to sobie odblokujemy Sennę. Kurde. To jadymy. Jadymy... O, no i dzieje mi się mini wpieprzasz. I toured the McLaren factory once. It was amazing. Never thought I'd work on the LEGO version. Także jak widzicie, tak oto prezentuje się McLaren Senna. Pewnie... No nie mogę nic otworzyć niestety, bo wciskam X i się nic nie dzieje. Także niestety w samochodzie nie da się otworzyć wszystkiego, ale da się zrobić dużo. Co my tu możemy z zawieszenia? Aha, do jazdy terenowej. Powiem wam, bieda ogólnie. Ale mamy McLarena z LEGO. What the fuck? What? Pojawił mi się wyścig i zniknął. A, bo miałem filtrowanie włączone, dlatego. Dobra, Champion zajmie pierwsze miejsce. Ale najpierw zrobimy wyścig z Ferrari F40, bo tego nie zrobiłem, a to też zostało odblokowane. I to jest tutaj. Ferrari F40 Speed Champions. Aha, czyli to jest takie porównanie wersji LEGO z wersją normalną. Fajne, ej, podoba mi się. Patrzcie, jaka jest różnica. Ładnie, ładnie. Czyli z McLarenem Senną będzie dokładnie to samo. No, ładnie, ładnie. Szkoda, że w nocy, ale dobra. Czyli co, jak wygram z tym zwykłym Ferrari F40, to zdobędę ten samochód. Bo on powiedział, że będę mógł sobie zatrzymać je. No ogólnie widzę, że Ferrari z LEGO jest szybsze od Ferrari zwykłego. A to ci niespodzianka. Tylko te Ferrari ma 5 biegów, nie wiem jak jest... O, fuck. Z tamtym Ferrari. Ale to ma 5 biegów tylko. Bo już sobie poza odcinkiem pojeździłem troszeczkę. Dobra, kolej zjeżdża i tam była pomyłka. Dlatego dałem ci się wyprzedzić. Ale tutaj już niestety nie wygrasz. O, fuck. Dobra, nie wyszło. Dobra, jazda dalej. Dobra, damy radę. Bo chodzi o to, że to Ferrari ma napęd na tył i no to nie prowadzi się tak jak Mini, tak po maśle jak Mini. Też dobrze, ale no nie tak świetnie. No w końcu tam było AWD, tak? Napęd na 4 koła. A tu mamy napęd na tył. To jest bardzo fajnie przeniesiony ten napęd, ale tak czy siak to jest na tył. Oj, rypnął, słyszeliście to? Co to było? Grubo. No na pewno nie była burza, bo to był jakiś wybuch jak... To było piękne. No koleś mi siedzi na ogonie. O, i odblokowałem coś jeszcze z Forzatonu. Znaczy z playlisty, przepraszam. Pięknie. Boże, ja lubię dźwięk tego Ferrari. On jest zarąbisty. Nie wiem jak brzmi Ferrari F40, to jest, z którym się ścigamy, ale wersja LEGO naprawdę brzmi kozacko. Mi się podoba. I drift, cyk. Pięknie. A te Ferrari jest takie uśmiechnięte, nie? Are you serious? I mean, I knew these Speed Champions were a nifty bit of LEGO building, but I never thought you... Hey, you go ahead and keep the real Ferrari. No i pięknie. Należy mi się, no tak. Należy mi się. Ferrari F40C, czyli Competition, zakładam. Odblokowany. Pięknie. Okej. Wyzwanie ukończone. Zostałem 50 klocków. Your next upgrade instructions are for a Lego football pitch. I don't... Is the ball made of Lego? Surely that wouldn't. We'll figure it out later. Off you go and collect the bricks. Rozbijanie bardzo trudne. Rozbijanie trudne. Odblokować kontynuuj ulepszany dom. Aha, okej, czyli jeszcze nie mogę tego odblokować. Ale jak widzicie, tu te wszystkie już pokazówki, jakie były do zrobienia, mamy już odblokowane. Zostały tylko te za 100 punktów, za 100 klocków, przepraszam. I tu chodzi o to, żeby w dokładnym samochodzie, który oni nam zalecą, przejechać to. Czyli dokładnie zrobić to samo wyzwanie, co zrobiłem wcześniej, tylko w innym samochodzie i w określonym czasie 60 sekund. Dobra, ale słuchajcie, robimy następny wyścig, który tutaj jest. Tym razem będziemy się ścigać z McLarenem Senną. Horizon prezentuje wyścig LEGO McLaren Senna Speed Champion. Pięknie. Dobra, dawajcie mi McLareny Sennę, będę miał dwie. Ja jeżdżę fabryczną. Tam też jest fabryczna. O matko, to nie skręca! Jeszcze gorzej niż Ferrari! Shit! Ale ma więcej biegów niż 5. Tej no, Senna zwykła jest szybsza. No tylko on wjechał źle w zakręt, ale ja wjechałem za to lepiej. Tylko ta Senna nie skręca, no. Patrzcie, to w ogóle nie skręca. Ja już skręciłem tak, w takim stopniu, że on powinien mieć mniejszy kąt skrętu. Większy, przepraszam. A tu dupa, on nie skręca, on tylko jeździ do przodu. Dobra, jesteśmy teraz w pustyni puszczy. O kurde, nie trafiłem w bieg. To jest właśnie minus TH8A. Już tu często nie trafia się w bieg. Sorry za skrzypienie mojego sprzęgła, ale nie chcę mi się posmarować tego smarem jak na razie. Trochę bokiem nikomu nie zaszkodzi, nie? Przy wolnych prędkościach, przy małych prędkościach ta Senna sobie jeszcze jakoś radzi. Ale jak już jedziemy szybciej, to już kurde tak średnio wam powiem. No patrzcie jak to skręca, to nie skręca, obijam się od barierek. No ale dobra, przynajmniej ładnie wygląda. Ładne są te wystrzały z wydechu. Cyk i jedziemy po drodze normalnie. Pięknie, zakończono. Oczywiście, że to wygrałem, to było do przewidzenia, że ja to wygram. Taru Murtak. Boże, ja nie znam tych ludzi. Co to jest? In your face, biatch. LEGO rules! Oczywiście. No ładny ten dodatek, ładny. Ogólne moje wrażenia są bardzo dobre, bo to jest takie cofanie się do dzieciństwa. Ja za dziecka bardzo lubiłem bawić się klockami LEGO. To jest trudne, okej. Lubiłem bawić się klockami LEGO, także ja tu się bardzo cieszę, że dodali coś takiego. Zbierz 15 tablic bonusowych. Okej, to będę zbierać. Na streamie dzisiaj chyba to zbiorę, bo streamka robimy. Ale muszę kupić mapę skarbów, bo nie chce mi się szukać, gdzie to jest. Dobra, słuchajcie, tu jest jeszcze coś takiego jak hipertrasa. I ja chcę to wypróbować, bo ja nie wiem, co to jest. A chciałbym to wypróbować, bo brzmi fajnie. Takie historie Horizon. Może za to też dostaniemy kasę. No nikt nie wie. Horizon Lego Valley is a smash hit. Everyone here loves it. That's not the problem. Problem is, nobody at the UK festival believes it's real. They think we're faking it with normal sized Lego. So, we're going to do an all-out Speed Champions PR blitz. What do you say? Let's start with the Speed Champions McLaren Senna. The one people on our social media pages are calling so obviously a toy it's not funny. Powiem wam szczerze, że chciałbym zobaczyć tego McLarena Sennę w realu. Żeby sobie tak nim pojeździć, właśnie w wersji Lego, nie? Dobra, pięknie. Chciałbym zobaczyć go w realu, jak wygląda, jak się tym jeździ. Kurde, to mogłoby być ciekawe, naprawdę. Okej, hipernapęd, to wyzwanie ukończone. Czyli przekroczyć pewnie jakieś 350 na godzinę w samochodzie Lego. Zakładam, że tak. A, i kolejne jakieś wyzwanie zrobiłem. Widzicie, tu klocki same wpadają. One się aż proszą, żeby je zbierać. Nie. Nie zwalniaj, ja biegi nie mogę trafić. W Logitech łatwiej się biegi wrzucało, bo nie było ich tak dużo i były one krótsze. A tutaj mamy dużą skrzynię biegów, która oczywiście jest mega, wiecie, no. Ja nic do niej nie mam, tylko tu do niej trzeba się przyzwyczaić. Specjalnie taką trasę wybrali, żeby nie trzeba było zwalniać. Żebym tylko w topie nie zajczył żadnej. Dobra. To easy. Przyklejcie tylko do jednej strony. Trzy gwiazdki, no i pięknie. Mamy trzy gwiazdki, zmieściliśmy się w sekundzie bodajże. Tak, 1.34, od 1 do 1.35 były trzy gwiazdki. Git, także... Mission complete, kontynuuj. O, i 50 tysięcy dostanę, wow! Hypertrasa poziom drugi, 308 level wiem. Tak to się robi na dzikim zachodzie. Dobra, i co my wylosujemy sobie dzisiaj? Uwaga, uwaga. O, i mogę rozbudować domek. Na 10 tysięcy, ale przynajmniej żadne bezużyteczne auto, którym nie będę jeździł. Hey Oskar, thanks for coming back. I'm thinking we do a follow-up PR event with a different Speed Champions car. Prove we're not just gluing some fake bricks to the paintwork. You up for it? Great. I've got your all-time classic, all Lego Ferrari F40 ready to go. No halo. Ale muzyki to ja nie chcę. Aha, muszę wejść do strefy pomiarowej i pobić daną prędkość tym Ferrari. Da się zrobić. To myślę, że nie będzie trudne. Już jadę z maksymalną prędkością. Aha, okej, muszę tu dzwonić. I to też jest na czas. I też kurde muszę się w minucie 20 zmieścić, a mam 2 km jeszcze do tej strefy. Jakbym nie mógł się tepnąć. A to pewnie nie o to chodzi. Nie. O, szty w dupę. Dawaj. Dobra, 900 metrów. Tu jest strefa. Woo! Przesadziłem. Dobra, damy radę. Czy mamy 3 gwiazdeczki? Uwaga. Pięknie i są 3 gwiazdeczki. No i super. A ja jestem 4. gwiazdą. Jeżeli chodzi o historię Horizon, Na razie zostawimy sobie to. Teraz przejdziemy się do chatki. I zobaczymy, jak McLaren Senna w wersji LEGO może się tuningować. Bo ja bym chętnie go stuningował. Lol, jakieś auto się pojawiło. Dobra, warsztat ulepszenia i tuning. Co my tu mamy? No niby wszystko. Z RWD na AWD mogę. Dobra, wiecie co? Dam sobie AWD McLarenie Senna i zobaczymy, jak to będzie. Ej, kurde, jeżeli chodzi o ulepszenia takie mechaniczne, to ja mogę to dużo zrobić. Już mam w S2, zaraz w X-ie będę miał. Już mam w X-ie. O kurwa, ale jazda. Oj, 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 nie, 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 tego nie chcę, tego nie chcemy. Jeszcze masę możemy zmniejszyć. Cyk, tu już nic mi nie daje. O, 9,3 do prędkości, cyk. A tak to same dziesiątki. Dobra, pokazujemy koszyk. Niestety wizualnie nie da się nic zmienić, ale zaraz zobaczymy, jakie malowania są dostępne. Bo na pewno już jest jakaś osoba, która zrobiła coś niestandardowego. Okej, przyszliśmy tutaj. Nie będziemy mogli nakładać projektów przed domkiem. O kurde, ile osób już porobili tu, kurde. Police. Fuck the police from the shit on the underground. Yo nigga. O Jezu, powiedziałem słowo na N. Zobaczymy, co tu się da pomalować. Okej, to jest ten mój kolor. To jest na odwrót. To jest cały niebieski, biały, zielony. No ładnie, ładnie. Czyli to zmienia... Zmienia tak kolory. I tylko kolor producenta wchodzi w grę. Łoż ty luju. No dobra, ale to zrobimy w inny sposób. McLaren Senna. Zrobimy sobie inaczej. Zobaczymy, czy felgi... Nie da się felg pomalować. Jesus, no dlaczego? Nie, nie ma okien lub nie można ich przyciemnić. Nie ma okien. Spoilerek tylko dam sobie, o. Taki, niech będzie kolorowy. Maskę w ten sposób. O. No i dobra, i to zapiszemy sobie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Żegnam się z wami w tym dzisiejszym odcinku w moim stuningowanym McLarenie Senna z klocków LEGO. Zobaczymy, jak to śmiga. No, teraz skręca to o wiele lepiej. Tak, jak dałem AWD, to o wiele lepiej to skręca. Ale to w sumie logiczne. O, fuck, 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 fuck. Pięknie. Wylecę, wylecę. Wiedziałem, że wylecę. O! Halina jestem! Szykuj schabowe. Dobra, słuchajcie, ja lecę do domu, bo Halina tu szykujesz schabowe, widzicie? Auto samo przyjechało, sama zaparkowało, dziękuję, nic nie muszę robić, bo rozwalę klocki. Także ja się w dzisiejszym odcinku już z wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę i komentarz ofensywny, żebym wiedział, że żyjecie i że wam się podoba. I widzimy się w następnym filmie lub streamie. Trzymajcie się, cześć!